Cześć, siemanko, z tej strony Przemek i w związku z tym, że miażdżycie tymi statystykami pod odcinkami o rzeczach, które robi każdy Silver, 112 tysięcy wyświetleń, 10 tysięcy łapek w górę, dziękuję wam bardzo i nie pozostaje mi nic innego jak nagrać specjalnie dla was kolejną część o 5 rzeczach, które robi każdy Silver w Counter-Strike'u. Oczywiście podkreślam, że materiał nie ma na celu obrazić osób, które mają tę rangę. Tradycyjnie lecimy z konkursem i dzisiaj do wygrania macie skin o nazwie Pokromca do M4A1S. Zasady są bez zmian. Po przeczytaniu przeze mnie każdego punktu napiszcie, czy daną rzecz robiliście, czy nie. Dlatego polecam na początek wpisać sobie numery od 1 do 5 i po każdej przedstawionej przeze mnie rzeczy pisać tak lub nie. Dodatkowo, by być branymi pod uwagę, musicie zostawić suba z dzwoneczkiem i lajka pod tym filmem. Wyniki poprzednich konkursów macie na mojej grupie, do której link podałem w opisie. Jedziemy! Z kodem podanym w opisie otrzymacie darmowe dolarki na stronie przez 15 dni. Często spotykam się z graczami, którzy nie sprawdzają miejscówek. Jest to ogromny błąd, bo przecież przeciwnika możemy spotkać w każdym miejscu na mapie. Nie musi on przecież biegać przed siebie jak ty, może się kampić i czyhać tylko na taką osobę, która nie zwróci na niego uwagi. Dlatego warto wyrobić sobie taki nawyk i starać się spoglądać zawsze na jakieś miejscówki, w których możemy spodziewać się przeciwnika. Niektórzy gracze nie potrafią zaplanować swojego czasu i przewidzieć, co będą robić za te dajmy na to godzinę i zaczynają grać rankedy, a za 10 minut po prostu wychodzą z gry, bo mają obiad albo inną sprawę do załatwienia, psując w ten sposób grę drużynie i zmniejszając szanse na wygraną meczu. Pamiętajcie, jeżeli nie macie pewności, czy będziecie w stanie dograć meczu turniejowego do końca, to po prostu odłóżcie to na jedną chwilę. Z kolei inne osoby myślą, że jak dadzą celownik pro playera i wgrają jego konfig, to będą grać tak jak on. Brzmi komicznie, ale serio czasami spotykam takie osoby. Celownik jest ważną rzeczą i w jakiś sposób wpływa na waszą grę, ale no nie przesadzajmy. Najważniejszą rzeczą jest, aby wam się wygodnie grało z takim celownikiem. Każdy ma inny gust i zauważcie, że nawet każdy pro player ma go innego. Nie podważam tego, że niektórym osobom może po prostu dobrze grać się na celowniku paszy i tak dalej, ale bawi mnie to, że część osób myśli, że od celownika też to się pro playerami. Wielu początkujących graczy nie kładzie wcale nacisku na treningi. A szkoda. Jeżeli chcesz wyjść z Silvera, to musisz trenować. I to dużo, bo same granie turniejówek nie wystarczy. Przecież te globale nie wzięły się znikąd, a osoby, które mają tę rangę, poświęciły wiele godzin dla treningów, aby osiągnąć cel. Naprawdę polecam wam pobrać sobie jakieś aim mapy czy coś. Możliwości są ogromne, bo tego w warsztacie jest mnóstwo. Wiem z własnego doświadczenia, że to naprawdę pomaga. Piątym i zarazem ostatnim często spotykanym zjawiskiem jest zbyt mocne naciskanie na grę zawupy. Ja wiem, każdy gra z tej jawki jak profesjonalny pro player, ale tak naprawdę czasami warto odpuścić, bo jak widzę 4 awupy na MM-ie i jak niektórzy się z niej tak męczą, no to po prostu ręce mi opadają. Mówiłem o treningowych mapach do CS-a, no to takie specjalnie do awki też są i je polecam, bo naprawdę warto nauczyć się panować nad tą bronią. Ale pamiętajcie, błędy się zdarzają i to każdemu, dlatego warto się na nich uczyć, bo takim sposobem zbieramy doświadczenie. Jeżeli chcesz zobaczyć kolejną część, to napisz to w komentarzu, a także pamiętaj o zostawieniu lajka oraz suba. Dziękuję także kanałowi Po Prostu Gierman, który pomógł mi w realizacji tego odcinka. Możecie jego zasubować, link w opisie. Podaj także na mój fanpage, grupę PBG Team oraz na mojego Instagrama. Dzięki za oglądanie, cześć!